odwrócił głowę na wschód i patrząc przed siebie, recytował święte słowa. Turnie płonęły w słońcu, a gdzieś w pobliżu podśpiewywał pastuch, przeciągając melodię, w której dźwięczała tęsknota, jakby i on był więziony i pragnął wydostać się na wolność. Trudno było uwierzyć, że takie melodie pochodziły od ludzi zjadających psy, koty, myszy polne i folgujących sobie we wszelkiego rodzaju obrzydlistwie. Miejscowi chłopi nie wznieśli się jeszcze do poziomu chrześcijaństwa. Nadal stosowali obyczaje pogańskie. Na początku Jan Bzik nieraz próbował żartem wcisnąć mu w usta kawałek kiełbasy, ale Jakub z uporem odmawiał skosztowania zabronionego pożywienia. Nie zbierał trawy w szabas, lecz dawał bydłu paszę przygotowaną w ciągu tygodnia. Górale już mu nie dokuczali. Inaczej jednak było z dziewuchami, które spały w innych oborach i doglądały owiec. Zaczepiały go i w dzień, i w nocy. Przyciągnięte jego zgrabną postacią, dopadały go rozmówkami i śmiechem, zachowując się niewiele lepiej od zwierzaków. Siusiały, nie krępując się jego obecnością, i wciąż zadzierały do góry spódnice, żeby pokazać znaki po ukąszeniu owadów na biodrach i udach. Powal mnie, żądała bezwstydnie dziewczyna, ale Jakub zachowywał się jakby ogłuchł i oślepł. Nie tylko dlatego, że cudzołóstwo jest śmiertelnym grzechem. Te dziewczyny były nieczyste. Miały robactwo w ubraniach i kołtuny na głowie. Często ich skóra pokryta była wysypką i pryszczami. Jadały gryzonie polne i rozkładające się szkielety drobie. Niektóre słabo mówiły po polsku. Wydawały z siebie chrząknięcia jak zwierzęta. Robiły znaki rękami, wrzeszczały i śmiały się jak szalone. We wsi pełno było kalek, chłopaków i dziewczyn z wolem, o rozdętych głowach i szpecących znamionach. Były też niemowy, epileptycy, dziwadła natury o sześciu palcach, u rąk albo nóg. W lecie rodzice tych zniekształconych dzieci trzymali je w górach, razem z bydłem, i tam dziczały. Kopulacja mężczyzn z kobietami odbywała się publicznie. Kobiety zachodziły w ciążę, ale często roniły, wspinając się całymi dniami po skałach. W okolicy nie było położnej i rodzące kobiety musiały same obcinać pępowinę. Jeżeli dziecko umierało, grzebały je w rowie bez chrześcijańskiego obrządku albo wrzucały do górskiego potoku. Często kobiety wykrwawiały się na śmierć. Jeśli nawet ktoś zszedł w dolinę po księdza dziobaka, żeby wyspowiadał umierającą i udzielił ostatniego namaszczenia, na nic się to zdało, gdyż ksiądz dziobak był chromy. Karczma się rozpadała, dach miała dziurawy, na ścianach rósł grzyb. W izbie były dwa stoły i cztery ławy. Oświetlał ją knot, palący się w skorupie. Płomyk dymił i pryskał. Wieśniacy rzucali ponure cienie na ścianę. Podłogi nie było. Jeden z mężczyzn wstał, żeby sobie ulżyć i oddał mocz na kupę śmieci w kącie. Córka Zagajka roześmiała się bezzębnymi dziąsłami. Zaleniwy, żeby wyjść na dwór? Dały się słyszeć ciężkie kroki, a wraz z nimi stękanie i sapanie. Wszedł ksiądz dziobak. Niski mężczyzna o szerokich ramionach wyglądał, jakby go przepiłowano na pół, a potem sklejono i zbito gwoździami. Oczy miał zielone jak agrest, brwi tak gęste jak krzaki, nos gruby, pryszczaty, a brodę cofniętą. Na sutannie księdza nie brakowało plam. Całą postać miał pochyloną i zgarbioną, opierał się na dwóch grubych laskach.
Księża zwykle są gładko ogoleni, a u niego na brodzie wyrastały chropowate, sztywne jak szczecina włosy. Od lat zarzucano mu, że nie wypełnia swoich obowiązków. Kaplica przeciekała, połowa głowy Matki Boskiej była odbita. W niedzielę w porze odprawiania mszy ksiądz Dziobak często był pogrążony w pijackim otępieniu. Ale Zagajek był jego wiernym obrońcą i nie zwracał uwagi na żadne donosy. A większość wieśniaków czciła nadal dawne bożki, które były bogami Polski przed objawieniem prawdy. No cóż, dobrzy ludzie, widzę, że wszyscy jesteście zajęci przy butelce. Dudniący głos Dziobaka dochodził z jego piersi jak z beczki. Tak, trzeba się napić, żeby wykurzyć diabła. No tak, ale ta wódka się nie pali, powiedział Antek. A czy ona dolewa do niej wody? Spytał Dziobak, wskazując na podającą dziewczynę. Czy oszukujesz gospodarzy? Nie ma tam ani kropli wody, ojczulku. Oni uciekają od wody jak diabeł od kadzidła. Dobrze powiedziane. A dlaczego ksiądz nie usiądzie? No tak, usiądę. Moje małe stopy bardzo bolą. To ciężki dla nich trud dźwigać taką wagę. Wciąż jeszcze potrafił się posługiwać górnolotnym językiem, uczęszczał do seminarium duchownego w Krakowie, ale zapomniał wszystko inne, czego się kiedyś nauczył. Otworzył usta podobne do żabich, ukazując jeden długi, czarny ząb przypominający kołek. – A czy ksiądz się nie napije? – zapytała dziewczyna. – Czy się nie napije? – powtórzył za nią ksiądz Dziobak. Przyniosła mu drewniany kubek napełniony wódką. Ksiądz przyglądał się kubkowi podejrzliwie i z widocznym niesmakiem. Krzywił się, jakby miał bóle brzucha. – No, to za wasze zdrowie, dobrzy ludzie! Jednym haustem łyknął całą zawartość. Twarz jeszcze bardziej mu się wykrzywiła. W zielonych oczach odbiło się rozczarowanie. Wyglądał, jakby mu podano ocet. Rozmawialiśmy o tym Żydzie, którego Jan Bzik trzyma w górach, proszę księdza. Ksiądz Dziobak się rozzłościł. O czym tu mówić? Wdrapcie się na górę i zróbcie z nim porządek w imię Boże. Ostrzegałem was, prawda? Mówiłem, że sprowadzi nieszczęście. Ale Zagajek nam zabronił. Uważam Zagajka za mego przyjaciela i obrońcę. Możemy być pewni, że on nie chce, aby wieś wpadła w ręce Lucyfera. Ksiądz zerknął kącikiem oczu na drewniany kubek. Tylko kropelkę.